Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Kończy się najdłuższa w historii samorządu terytorialnego kadencja. W Teatrze Jaracza w Łodzi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego oraz Iwona Koperska, przewodnicząca sejmiku, podziękowali samorządowcom z całego regionu za współpracę w ciągu ostatnich 5 lat. Jestem przekonany, że był to dobry czas, zarówno dla całego województwa łódzkiego, ale także, a może przede wszystkim dla wszystkich samorządów w naszym województwie. Tyle inwestycji, ile nam się udało wspólnie pobudować, zrobić dla województwa, to wszyscy to mówią. Nie było takiej kadencji jeszcze nigdy. Niewątpliwym sukcesem tej kadencji jest wynegocjowanie rekordowych 2 miliardów 740 milionów euro w ramach funduszy europejskich dla łódzkiego. To blisko 0,5 miliarda euro więcej niż w poprzednim rozdaniu. Te pieniądze będą zmieniać nasze województwo w kolejnych latach. Wieczór uświetnił występ artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. 6. kadencja była najdłuższą w ponad 25-letniej historii samorządu województwa. W jej trakcie podjęto 770 uchwał. 23 kwietnia odbyła się ostatnia, 68. sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przenosimy się teraz do Bronowa w powiecie poddębickim. Z inicjatywy marszałka Grzegorza Schreibera powstanie tutaj Centrum Ogrody Animacji. To multimodalna instytucja kultury województwa łódzkiego w miejscu, w którym żyła i tworzyła wybitna polska pisarka. Przeniesie nas do drugiej połowy XIX wieku. W sobotę w niezwykłej scenerii zaprezentowana została koncepcja centrum. Były występy teatralne, muzyczne, pokaz balonów, warsztaty dla dzieci i iluzjonista. W wydarzeniu uczestniczyła też Joanna Modrzejewska, prawnuczka pisarki. Maria Konopnicka spędziła w Bronowie dekadę od 1862 do 1872 roku. To było 10 najszczęśliwszych lat w jej życiu. W hali Mosir w Zgierzu odbyły się 21. Mistrzostwa Związku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Przy stołach walczyło 65 uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Towarzystwa Gimnastyczne Sokół na ziemiach polskich to ponad 150 lat tradycji. Zgierskie Gniazdo ma 123 lata. Wciąż prężnie działa i zaprasza wszystkich na treningi tenisa stołowego, a dzieci i młodzież także na Unii Hokeja. Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają. Ludzie przeciętni uważają, że wiedzą już wszystko. Przypomniał przedsiębiorcom coach podczas warsztatów w trakcie spotkania Porozmawiajmy w Łódzkiem o biznesie. Sentencja Harva Eckera była punktem wyjścia do rozmowy o komunikacji mistrzów. Podczas warsztatu przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się więcej m.in. o stylach myślenia i ich wpływie na efektywność firmy, nowościach w sferze podatków i wsparcia biznesu dzięki projektom województwa łódzkiego.